Jak się mylę, to dajcie mi znać, ale tak mi się wydaje, że tylko w Warszawie na elektrowni. Czy prostuję grzywkę? Tak, prostowałam tą grzywkę dzisiaj. Jezu, szczerze, i mu wygląda dobrze. Nie wiem, o co niektórym chodzi. Jakby co? Wygląda normalnie. Tak, no wiadomo, dupy nie urywa, nie ułożyłam jej, kurwa, nie wiadomo jak, ale nie wiem, mi się podoba, jak ona jest taka, jaka jest. Taka po prostu... Nie wiem. Nie wiem jaka po prostu. Nawet nie potrafię się wypowiedzieć na ten temat. Fajna jesteś. Bro. Nie mów tak do nikogo nigdy więcej, please. Słuchaj, tyle mnie... Ja wam mówiłam, co? Tak by to rozbawiło. Ja pisałam z jakimś typem dla jaj na Tinderze i on chyba w ogóle nie ogarnął i on napisał do mnie Friends of Benefits, jak zapyta. Nie wiem, co sądzę o Friends of Benefits. Napisałam gówno i chyba usunęłam z nim parę. Stwierdziłam, że broń jest zabawny. Po prostu, co ty piszesz? I koleś miał... Jezu, koleś miał na... profilowym, w sensie na tam drugim zdjęciu, dosłownie gołą klatę, jakby na siłowni. I szczerze nie lubię takich zdjęć u chłopów, typu... Nie wiem, świecą bicem na pierwszym zdjęciu. A niektórzy nawet to jest takie u nich nieudolne, jakby po co to robić? To jest takie, kurwa, odrzucające dla mnie. Jakby ćwiczy się dla siebie. Jakby ja rozumiem, że można to pokazywać, też to rozumiem, ale dlaczego na Tinderze wstawiać 5 zdjęć swojego nagiego, kurwa, ciała? Bo oni wstawiają tak, że przewijasz i cały czas masz zdjęcie, kurwa, jego klaty. Masz coś, kurwa, tutaj? Czy kurwa, nie? Jest pusto. Bo ja pisałam, że jest pusto i wieje naprawdę takim... Jest tam echo, jest pusto. Na 100%. Także that's funny. Nie mówię, że w ogóle nie zrozumcie mnie źle, jak ktoś ćwiczy, to zajebiście, że się chwali. Ale i po prostu pokazuje swoje tam efekty, no po prostu jest zadowolony swojego ciała, niech pokazuje, zajebiście. Ja uważam, że to jest świetna sprawa, ale jak ktoś, kurwa, robi tak, jak przed chwilą powiedziałam, no to bro, please. Please. Ja sobie pocinałam włosy i czy dbam jakoś szczególnie? Używam wcierek, przestałam je farbować już totalnie. I dzisiaj, na przykład, one są świeże po umyciu i ci nałożyłam na nie olejek, więc mogły się tak troszeczkę świecić tu na dole, ale też nie powiedziałam, że jakoś mocno. No, więc to jedyne, co robię, ale teraz jakby przez to ostatnie farbowanie, ja farbowałam no, parę miesięcy temu, tak z 2-3, ale nie jestem zadowolona, że to zrobiłam, bo zauważyłam, że moje włosy trochę ich kondycja się pogorszyła, więc ogólnie no więcej nie będę farbować po prostu, cóż się mogę rzec. Czemu ludzie mówią, że mówię jak Doda? Ja naprawdę nie rozumiem. W sensie mam głos jak Doda. Nie, że mówię, tylko ja mam głos jak Doda. That's funny. Jaki kolor mam na ustach? Mam kontrówkę Znam, Vanilla Queen, już pokazywałam. Oraz posiadam błyszczyk z Fenty. Mueve coś tam. Sobie wpiszcie Mueve Fenty i wam wyskoczy. Waves chyba? No. Czy suszę włosy? Tak, ale suszę włosy tak, żeby one były takie wilgotne. Jak już muszę je wysuszyć, ja też rzadko myję włosy. Ja w ogóle nie myję włosów codziennie, tylko co tam 3 dni, naprawdę, czasem... Dobra, co 3 dni, na tym zakończmy. Dobra, max 4, ale tak max, bo mi naprawdę się nie przytruszczają włosy, więc, you know, może tak przytruszyłam też moje włosy, nie mam pojęcia. Ale jakby rozumiecie. Ja uważam, że, no nie wiem, ja wychodzę z założenia, że im rzadziej, tym lepiej. Znaczy nie to, że kurwa raz na miesiąc, tylko mówię, że wiecie, no... Moim zdaniem ja wychodzę z założenia, że codzienne mycie raczej nie jest dobre. Ja wiem, że dużo osób ma w ogóle odmienne zdanie, ale ja robiłam tak kiedyś i ja widziałam, że moje włosy wyglądały obrzydliwie. I to co najmniej obrzydliwie, naprawdę. Ja używam wcierki, patrzcie, ja robię tak, ja wam powiem. Po 2 dniach, czy właśnie po 3, jak już moje włosy na ten 3 dzień już wiem, że będę następnego dnia je myła, to wieczorem nakładam...